No więc decyzja zapadła. Chcemy jechać do Czarnobyla, siedzimy na kanapie w domu i postanowiliśmy, że sobie taką wycieczkę chcemy zorganizować. Jak się za to zabrać? W dzisiejszych czasach, znaczy nie konkretnie teraz, bo teraz nie są normalne czasy, ale zabieramy się za to normalnie. Są wyspecjalizowane biura podróży, które organizują takie wyjazdy i to jest opcja najłatwiejsza, żeby sobie nie komplikować życia. Można oczywiście, jak ktoś jest hardkorem, spróbować załatwić sobie taki wyjazd samodzielnie, jednak nie znając realiów ukraińskich przede wszystkim i języka, to od razu powiem, że szkoda się w takie coś bawić, ponieważ koszt dla jednej, dwóch osób i zabawa w zezwolenia, pozwolenia i organizowanie tego ze strony formalnej jest, ten wysiłek jest nieadekwatny do tego, co chcemy zrobić. Dlatego odradzam dla małej grupy i pierwszego takiego wypadu robienie takiego wyjazdu totalnie samodzielnie, bo szkoda nerwów. Dlatego też polecam znalezienie biura. Teraz tak, jak szukamy takiego biura, to ważne jest z naszej praktyki, jak popatrzyliśmy, jak taka oferta wygląda, żeby było to biuro, które organizuje wyjazd przede wszystkim w małej grupie. Żeby nie był to wyjazd autokarem 50 osób robiony przez jakieś duże biuro podróży, gdzie ten Czarnobyl jest jedną i z ich kilkudziesięciu różnych ofert, ponieważ skończy się to dużym zawodem. Pojedziemy autokarem w 50 osób. Ten autokar z racji tego, że jest duży, będzie bardzo pilnowany i na miejscu w strefie całe zwiedzanie odbyłoby się nieprzyzwoicie, legalnie i nudno. Po prostu taki autokar z taką ilością przypadkowych turystów jest po prostu formalnie traktowany przez władzę. Objazdówka na miejscu, wysiadka najczęściej tylko w jednym miejscu na placu centralnym, żeby sobie cyknąć parę zdjęć i jest zwiedzanie objazdowe. Dlatego nie jedźmy z jakąś dużą firmą, która traktuje to po prostu jako jedna z kilkudziesięciu ofert. Wybierzmy sobie firmę, która się specjalizuje konkretnie tylko i wyłącznie w tym. My skorzystaliśmy z oferty biura Aliena Tours. Jest to firma, która taką trochę turystyką, nie wiem czy to kwalifikowaną, turystyką ekstremalną bardziej się zajmuje. Wyjazd odbywa się w małych grupach, 10 do 15 osób. Dzięki temu, akurat przez to, że to biuro też specjalizuje się w wyjazdach do strefy, bardzo dobrze też żyją z wojskowymi, z obsługą, która tą strefą zawiaduje i nie ma na miejscu problemów i sytuacji, w których byśmy byli jakoś mocno ograniczeni. Strefa staje dla nas otworem. Więc przejdźmy teraz do kasy, za ile? Ile taki koszt wychodzi? Więc nas ten koszt wyszedł, to jest 3 dni wycieczka, 3 dni, wyprawa jest 3-dniowa. Organizator od nas bierze 800 zł za osobę. Cena ta obejmuje przejazd z Warszawy bądź Lublina, kto w którym miejscu się dosiada, do strefy. Więc jedziemy od 16 jednego dnia do 10 non-topper, jedziemy do 10 dnia następnego, dojeżdżamy do strefy. Od 10 do 17, 18 zwiedzamy, eksplorujemy tą strefę w dosyć zawrotnym tempie, ponieważ jest to, my pojechaliśmy na opcję minimum, żeby zobaczyć sobie w ogóle, z czym to się je. Dlatego było trzeba się uwijać, żeby wszystkie najciekawsze miejsca zobaczyć. Więc jak wspomniałem, 800 zł, mamy przejazd, mamy tutaj jeden nocleg w Kijowie, zwiedzanie strefy i jeden dzień zwiedzania w Kijowie przed odjazdem z powrotem do Warszawy. Do tego środki własne, jeżeli ze wszystkim spakujemy się do plecaka, to te koszty 800 zł mogą być całkowite, no ale wiadomo, że jak już jedziemy sobie turystycznie, to jakieś pieniądze na jakieś drobniejsze wydatki na miejscu wypadałoby mieć. Kijów nie jest drogi. No, jako Ukraina w cenach dla Polaka nie jest droga, więc ja na wszelki wypadek wziąłem ze sobą chyba 400 zł tak od siebie. Na hrywnę oczywiście później to wymieniliśmy, ale na granicy z powrotem, jakąś tam przejść te kasy z powrotem na złotówki wymieniłem, ponieważ wszystkiego nie wydaliśmy. Jakie są wymagania, żeby do takiej strefy pojechać? Przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią, poniżej 18 lat do strefy nie wpuszczą. Trzeba również mieć paszport i to, jeżeli idzie o wymagania formalne, byłoby wszystko.
ubezpieczenia, pozwolenie na wejście, rejestracja wejścia do strefy jest załatwiana już tutaj elegancko przez biuro podróży. My się tym nie musimy przejmować. Zalecenia organizatorów przy wyjeździe. Dostaliśmy przed wyjazdem od myśliwców kilka przydatnych punktów, jak się przygotować. Między innymi, jeżeli będziemy się pakowali, to trzeba pamiętać, że pierwszym podstawowym zaleceniem jest, że w strefie nic nie może leżeć na ziemi. Jakiekolwiek torby na ramię raczej odpadają, bo się po prostu zmęczymy, a nie wolno tych rzeczy postawić. No, Jeżeli się chcemy być gwiazdami teraz to mody, to ostatnio też było zalecenie, dużo żeby nie tego było ubierać słychać. najlepszych ciuchów, jakie mamy, ponieważ no, miejsce jest specyficzne. Zdarzyłoby się, żeby coś tam nam troszkę radioaktywnego osiadło i na bramkach dozymetrycznych okazałoby się, że coś jest trochę jakby skażone. Te rzeczy trzeba automatycznie wyrzucić. W związku z tym nie warto się ubierać w najlepsze ciuchy w szafie, jakie mamy, bo po prostu możemy wrócić bez nich. Trzeba też pamiętać, że jeżeli chodzi o ubrania, to w strefie obowiązuje całkowicie zakrycie wszystkich części ciała, czyli ja tego punktu nie doczytałem i mieliśmy taktycznego t-shirta i na wszelki wypadek wziąłem sobie, gdyby było mokro i zimno, to wziąłem sobie docieplonego opolara. Nie było mokro, nie było zimno, było 30 stopni, wspinania się na 16-piętrowce. A było trzeba mieć ubraną tą kurtkę po prostu, żeby właśnie nic odkrytego nie było. Trzeba też pamiętać o tym, że proponowano nam wybór ubrań niejaskrawych, ponieważ jako tako w strefie obowiązuje zakaz wchodzenia do obiektów, do budynków opuszczonych i tym podobne. Wiadomo, że pojechaliśmy tam po to, żeby do tych budynków wchodzić. Dlatego też ubrania powinny być takie troszkę wyszarzone, już no, kamuflaż był jak najbardziej wskazany, żeby po prostu na tych wieżowcach się nie wbijać w oczy strażom, żołnierzom, którzy tej strefy pilnują i nie zmuszać ich po prostu do tego, że jeżeli nas zobaczą w czerwonej, jaskrawej kurce, że pomimo, że byliśmy ugadani, no to będą musieli nas zdjąć, ponieważ oni też swoich przełożonych mają, przed którymi jakoś się muszą rozliczać. Więc ubieramy się tak, żeby nie świecić jak żarówka, jak choinka w lornetkach obserwujących nas żołnierzy, żebyśmy się w oczy nie rzucali. Jeżeli idzie o ekwipunek, my się zabraliśmy, to też ja będę mówił tak, dwie osoby, ja będę mówił, co każda z osobna miała. Każdy, ja i Monika mieliśmy sobie po prostu swoje rzeczy, więc ja się zapakowałem przez swój 35-litrowy plecak. Taka autonomia, żeby mniej więcej przez 2 dni było się spokojnym, że nic nie trzeba dokupywać, ponieważ dnia pierwszego od wyjazdu, aż do przyjazdu 2 dni później do hotelu w Kijowie, nigdzie się praktycznie nie zatrzymywaliśmy, nie było możliwości uzupełniania jako tako zapasów. Jeżeli nie licząc ewentualnie już awaryjnych rzeczy na stacjach benzynowych, jeżeli tam jakieś wody zabrakło, czy byśmy już jakoś naprawdę cierpieli na brak ciepłej herbaty. Więc taki plecak 35 litrów, tak żeby nie było trzeba tego zostawiać w strefie na ziemi, ale żeby jakieś rzeczy podstawowe ze sobą mieć. Więc na 3 dzień wyjazdu. Wycieczka opłacona, wszystko zorganizowane, ruszamy. My wyruszyliśmy o godzinie po 10 troszkę z Gdańska. Pojechaliśmy pociągiem, to był rok 2016, więc pierwszą atrakcją było to, że pojechaliśmy do Warszawy naszym pięknym nowym Pendolino. Te pociągi dopiero od kilkunastu miesięcy na szlachach były, więc niesamowite wrażenie, przełom tego, co się na kolei wydarzyło. Do Warszawy przyjechaliśmy po godzinie 12. Pogoda jak zawsze nam mega sprzyjała, więc tutaj nie było tematu. Zostało nam troszkę czasu od przyjazdu przed tą 13. O 16 byliśmy umówieni pod Pałacem Kultury na przyjazd naszego busika. W związku z tym mieliśmy kilka godzin na pozwiedzanie sobie stolicy. Na godzinkę przed przyjazdem busa przyszliśmy właśnie pod ten Pałac Kultury i było bardzo fajne wrażenie, ponieważ my byliśmy ubrani taktycznie, zgodnie z zaleceniami organizatorów. Pod Pałacem Kultury była masa ludzi, ponieważ wtedy była też moda na zbieranie Pokemonów aplikacji. I tak się zastanawialiśmy, gdzie my się między tym tłumem znajdziemy. I szukają tych Pokemonów i zajmują cały plac, na którym byliśmy umówieni.
Tutaj rzeczywistość sama przyniosła nam rozwiązanie. Gdy wybieramy się w jakimś temacie, to większość osób, które też tego rodzaju turystykę wybrało, będzie myślało podobnie jak my, więc zaczęły się pojawiać pierwsze postacie w kamuflażach. I było nas wtedy łatwo można wyróżnić z tłumy osób zbierających pokemony, ponieważ wszyscy wyglądaliśmy, jak gdybyśmy wybierali się na wojnę i już mieli nie wrócić. Fantastyczne spotkanie pierwszych minut, no bo jak już się tam zobaczyliśmy, no to długo nie było trzeba czekać, żeby przyjść popukać w ramię, czy ty też jedziesz, tak ja też jadę. W ciągu godzinki uzbierała nam się nasza ta właśnie grupa 14-15 osób i już było widać, że jest fajnie, że jest w klimacie. I całe szczęście, ponieważ przyjechał nasz autobus, jak się okazało, był to no właśnie taki bus na grupę do 14 osób. Jak się zalogowaliśmy do środka, to się okazało, że będziemy musieli się bardzo szybko ze sobą zaprzyjaźnić, ponieważ najbliższe 16 godzin spędzimy w tym busie razem. Będziemy musieli się nauczyć żyć na naszych miejscach, spać na naszych miejscach, jeść na naszych miejscach. Jeżeli szybko nie pogodzimy się z faktem, że pomimo, że się nie znamy, to lepiej, żebyśmy traktowali się jako bardzo dobrze znajomi, ponieważ za kilkanaście godzin po prostu nogi wszystkich będą na wszystkich w jakiejkolwiek pozycji, byle dało się chociaż 20 minut uciąć trochę świadomości i odpocząć. Więc to było już pierwsze wrażenie, jeżeli idzie o to, że to nie będzie zwykła wycieczka, zwykły wyjazd, ponieważ już sama podróż stanowiła nie lada wyzwanie. Plus to, że jak jechało się tyle czasu, te 16 godzin w busie, przez Ukrainę, której drogi pozostawiają w stanie wiele do życzenia, kraj jest gigantyczny, więc to były też godzinami jazdy po prostu po prostej drodze, po lewej stronie nic, po prawej nic, pełna monotonia. Więc było można poczuć, że właśnie ten klimat wyprawy w trochę w inną atmosferę turystyki niż takie zwykłe. Jedyna przerwa w trakcie jazdy do strefy miała miejsce niedaleko Korostenia. Tam zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, gdzie było można zjeść sobie coś ciepłego, jakieś takie stacyjne szybkie śniadanie, ale po tylu godzinach jazdy to naprawdę była najsmaczniejsza, podobna do jajecznicy potrawa, jaką mi było dane zjeść. I ja pamiętam po prostu mega smak tego czegoś, że to naprawdę mega smakowało. Ja to do dzisiaj po 4 latach pamiętam, jakie to było dobre. Więc tam to też ciekawa ukraińska rzeczywistość, że jak przyjechaliśmy tam, to no, znudzeni pośrodku niczego, panowie na stacji benzynowej, którzy tam pracowali, palili sobie papierosy między dystrybutorami. To też taka troszkę wasza egzotyka miejsca. Zebraliśmy się, pojechaliśmy dalej. Więc punkt pierwszy, gdzie poczuliśmy zew strefy, był podjazd pod punkt kontrolny Dietjatki. To jest punkt kontrolny, w którym zaczyna się, za tym punktem już zaczyna nam się zona, jest strefa. I do zwiedzenia strefy na kanapie zapraszam do części trzeciej. Ja tutaj na chwilę obecną już się poddaję, ale to już jest dobry czas, bo i 10 minut YouTube'owe minęło, poddało mi się moje profesjonalne oświetlenie, więc montuję powolutku materiał z części trzeciej, surowy materiał, który wcześniej nakręciłem te 4 lata temu ze strefy i obejrzymy sobie z chyba podkładem już po prostu głosowym wrażenia ze zwiedzania. Więc zapraszam do części trzeciej, jaką tylko zmontuję.